tvpodkarpacie.pl. Justin Fedoruk opuścił Sanok. Okazało się bowiem, że kontuzja odniesiona w meczu z GKS-em Tychy jest na tyle poważna, że sympatyczny Kanadyjczyk nie będzie mógł pomóc swojej drużynie w obecnym sezonie. 29-letni napastnik doznał urazu 27 października po faulu Adama Bagińskiego w trzeciej tercji spotkania. Zawodnik został przewieziony do szpitala. Mimo mrożących krew w żyłach momentów podczas sanocko-tyskiej rywalizacji, podawano informacje o możliwym powrocie do gry zawodnika. Niestety rehabilitacja nie przebiegała na tyle pozytywnie, aby kibice mogli ponownie zobaczyć Justina Fedoruka w akcji w ramach obecnych rozgrywek. Hokeista rozegrał dla Sanoka 14 spotkań, strzelając 8 bramek i notując 3 asysty. Po wtorkowym meczu z Krynicą odbyła się uroczystość pożegnania zawodnika przed wylotem do Kanady. Miłe gesty sanockich działaczy oraz kibiców płynęły z każdej strony. Chwilę później Justin Fedoruk rozmawiał z naszym reporterem. W naszej drużynie są wspaniali ludzie. Wszyscy się doskonale dogadują i przewiduję duży sukces tego zespołu. Sanok jest znakomitym środowiskiem dla hokeistów. Są tu wspaniali kibice, którzy hokej mają w swoich sercach. Dowodem jest pomeczowa uroczystość, podczas której pożegnano kontuzjowanego zawodnika. To naprawdę przejmujące. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Nie ukrywam, że jestem wzruszony. To zachowanie działaczy i kibiców sprawia, że jestem jeszcze bardziej zdeterminowany, żeby wrócić do Sanoka. Mam nadzieję, że już w przyszłym sezonie. Czy myśli pan, że powrót do pełni zdrowia i gry w Sanoku jest możliwy? Jakie są pana plany na najbliższą przyszłość? Bardzo chciałbym wrócić do Sanoka, grać w polskiej lidze. Jestem blisko uzyskania możliwości gry w reprezentacji biało-czerwonych, a to jest mój cel, odkąd rozpocząłem przygodę z hokejem w Polsce. Moi dziadkowie pochodzą stąd i wiem, że byliby ze mnie dumni, gdybym założył koszulkę z orłem na piersi. Zdaję sobie sprawę z tego, że odniesiona kontuzja nie przybliżyła mnie do kadry, ale wciąż wierzę, że mi się uda. Jak najszybciej rozpocznę ciężką pracę, aby ostatecznie osiągnąć to, co sobie założyłem. Jeśli uda się ponownie zagrać w Sanoku, będę wdzięczny, ponieważ o drużynie i ludziach dookoła mogę mówić tylko dobre rzeczy. Zdecydowanie nie jest to najszczęśliwszy moment w pana karierze, ale wydaje się, że to wsparcie, jakiego udziela panu hokejowe środowisko w Sanoku, da panu siłę i motywację do ciężkiej pracy i powrotu do drużyny Ciarko PBS Bank. Zdecydowanie tak. To wzruszające, kiedy otrzymuje się wsparcie nie tylko od kolegów z drużyny, ale praktycznie od całego miasta. Grałem w wielu miejscach, ale nigdy nie spotkałem się z takim wsparciem kibiców kierowanym do zawodników. To zachowanie jest wyjątkowe i sprawia, że bardzo chcę kontynuować moją karierę tu w Sanoku. Mam nadzieję, że się tak stanie. Życzymy panu szybkiego powrotu do zdrowia i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Do zobaczenia. tvpodkarpacie.pl